Witam serdecznie. Zapraszam na test wykrywacza Garrett Ace 300i. Zaczynamy od testu na monety. Ustawienia, jak widzicie, czułość max, tryb all metal, latynka na 15 cm. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia trzy. 23, 24. Dobrze, jedna kopiejka na 22 cm. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem. Strasznie nam się wykrywać wzbudza. 30 cm. Ok, duża rzymska moneta z brązu, 24 cm. Dwadzieścia sześć. Dobrze, nie będziemy dalej sprawdzać. No co? Jak widzicie, szału nie ma. Myślę, że to jest zasługa, a raczej jej brak, tej cewki po prostu. Ona jest bardziej na plażę. Ale co? Dobra. Idziemy dalej. Mamy łezki, czyli małe carskie sreberka. Pierwszy na 4 cm. Sześć centymetrów. Osiem centymetrów. Dziesięć centymetrów. I dwanaście. Półtorek Zygmunta trzeciego wazy, 22 cm. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia sześć. Dobrze, nie sprawdzamy dalej. Teraz mamy denarek jagielloński na 5 cm. 10 cm. 15. Dobrze, duża srebrna moneta, 5 marek na 20 cm. 25 cm. Na 30, no sprawdźmy jeszcze.
Dobra, bardzo duża moneta miedziana, 5 kopiejek, 25 cm. No i 5 kopiejek na 30. Ok, dalej nie musimy sprawdzać. Co teraz? Teraz idę testować na dużych obiektach. Wam dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. Niedługo nowe wykrywacze. Do zobaczenia. Hej!